No pokaż, jak się pokazuje. Jak się robi serduszka? Patrzcie to. Nauczcie się tego, bo to jest ważny gest. Pokaż Piotruś, za potwierdzenia, jak się robi serduszko. Powiedz, fajnie. O, ładne serduszko, ładne serduszko. Sprzedam nerkę, ale tu zostanę. Here. Wait. Here. Panowie, musimy jechać. No. Jest dobrze. O, drugi. Nagrywasz, a my skończyliśmy jeść. No widzisz, mogłem wcześniej nagrywać, no ale no co, to nic no. W każdym razie tylko chciałem powiedzieć to, że jest początek marca, a na Phuket ludzi ciągle bardzo dużo, że wręcz trzeba ze skutera kolację jeść, bo nie ma gdzie usiąść. Tyle ludzi. Szok. Wszystkie stoliki pozajmowane, nie ma gdzie usiąść. Myślałem, że już pomalutku sezon będzie się kończył. A tu tymczasem jeszcze full ludzi, full, wszystko pozajmowane. Dopiero się rozkręca. Też co prawda jest taka godzina 20:40, czyli taki właśnie moment na kolację idealny. Chyba też może dlatego jest tak pełno ludzi. Ale no, to sezon jeszcze trwa. Na Phuket sezon zdecydowanie jeszcze trwa. Ziemniaki. Jeden ziemniak w Tajlandii kosztuje 12 zł, czyli trochę drogo ziemniaki w Tajlandii. Ale masz jeszcze serek, sól, taki idealnie wypieczony, do jedzonka. No. Pierożki jeszcze zostały. Jeszcze dwa pierożki zostały i przed chwilą były jeszcze spring rollsy. Tak wyglądają takie pierożki. Spring rollsy już zjedzone. No a nawet tutaj jeszcze wcześniej też jak byliśmy, nie było takiego bufetu, który teraz zrobili. Teraz zrobili tutaj na Malin Plaza jeszcze jakiś bufet, ale tam pójdziemy kiedy indziej. Także cały czas się rozwija, cały czas się Malin Plaza rozwija. Dobre miejsce na kolację, żeby przyjść coś zjeść. Co to masz za kask? No właśnie garnek mam jeszcze, nawet połowa garnka mam na głowie. Garnek już jest lepszy od tego Problem jest taki, że jak się pożycza na chwilę skuter... O, thank you so much. Thank you. Kopunka. To problem jest taki, że jak pożyczacie zawsze skutery, no to wiecie, no kaski są takie używane, kurcze, zawsze takie już zmęczone. No właśnie, na przykład my jesteśmy w trójkę, kaski są dwa, no i co, ale bez kasków jeździć nie można. I tak stwierdziliśmy, że jak mamy jeździć przez cały tydzień teraz na Phuket skuterem, no to jednak zrobimy nowe zakupy i wymienimy stare kaski na nowe. Ty masz Hondę. Tak, masz Hondę do Hondy. A ja mam biały, ty masz różowy. Możemy jechać. Za trzy kaski, nowe trzy kaski, takie najzwyklejsze, zapłaciliśmy równe 100 zł. W sumie nawet niecałe, 90 coś. Więc w sumie nie jest to jeszcze tak jakoś dużo, żeby jeździć w używanych kaskach. Albo bez i ryzykować mandatami i zdrowiem. Czekaj, jak tego poprawię. Podnieś. Tak. Często mam wrażenie, że Tajowie lubią dbać o swoje samochody. I tak jak na przykład tutaj widać, pan tutaj właściciel poleruje sobie, kurczę, nawet dach w swoim tuk-tuku.
ale często właśnie lubią coś tuningować, coś czyścić, schodzą ze szmateczką, gdzie widać, że naprawdę o samochody akurat dbają. Tylko najgorzej denerwują mnie takie samochody jak ten tutaj obok, gdzie tuningują w ten sposób, że tak głośno chodzą, że po prostu szajby idzie dostać. To akurat jest słabe. Jakieś taksówki, to wszystkie wypolerowane, błyszczące w środku, to często takie ekskluzywne, VIP-owskie. No tak pod tym względem to naprawdę ma być zadbane. Jeśli bym porównał to do mieszkań, oj to nie, jeśli chodzi o mieszkania, to nie dbają w ogóle. Ale jeśli chodzi o samochody, to zupełnie inaczej, zupełnie. Jakbyście byli w Tajlandii i mieli ochotę na chipsy, na lejsy, to są takie hot and spicy z papryczką, ale są tak dobre, że to są najlepsze chipsy w Tajlandii, także jak coś, to polecamy. No, od niedawna, są nowe. Także jak ktoś przyjeżdża za niedługo do Tajlandii, to koniecznie spróbujcie sobie te chipsy. A my właśnie chwilowo jesteśmy na Patong Beach. Dużo ludzi, cały czas dużo ludzi, sezon w pełni. Akurat tu jest teraz mało, bo to już jest koniec plaży, taki najgorszy jej odcinek. Po prawej stronie tam dzieje się dużo więcej i tam jest dużo więcej ludzi, jest dużo ładniejsza ta plaża, ale i tak mega sezon w tym roku.